Hej, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców kosmetycznych stycznia i w sumie może i podepnę pod to grudzień 2015, ponieważ w grudniu właśnie nie robiłam takich ulubieńców, a teraz mam kilka produktów, które bardzo chętnie Wam pokażę, ponieważ naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdziły. Zaczniemy od kolorówki i zaczniemy od tuszu do rzęs, który dostałam od Basi Call Me Blondie. Bardzo jeszcze raz Ci, kochana, dziękuję za ten prezent, ponieważ naprawdę ten tusz sprawdził mi się fantastycznie. A mówię o tuszu z firmy Estée Lauder, jest to Sumptuous Infinite, nawet nie umiem przeczytać nazwy. W każdym razie ten tusz naprawdę rewelacyjnie się sprawdza i mam go aktualnie również na swoich rzęsach. No super jest, naprawdę. Nie wiem, jaka jest cena regularna, chociaż powiem Wam, że sprawdzałam tą cenę i na pewno jest to rzędu, nie wiem, 120 zł, coś w tym stylu, nawet 150 może. To zależy, co kto lubi tak naprawdę. Ja nie wiem, czy kupię pełne opakowanie, ale cieszę się, że miałam okazję właśnie taką próbkę wypróbować. Zobaczcie, to jest taka silikonowa szczoteczka, gdzie ja bardziej jakby preferuję szczoteczki z normalnego włosia, nie z silikonowego, ale zauważyłam również, że takie właśnie włoski zupełnie proste, bez żadnych udziwnień, po prostu są najlepsze dla mnie i najlepszy dają efekt. Ta maskara, słuchajcie, jest naprawdę świetna, tak jak mówiłam, ona bardzo ładnie podkreśla moje rzęsy, rewelacyjnie maluje się nią rzęsy, jest bardzo długotrwała i daje naprawdę cudowny efekt, także kilka razy już miałam pytania, co ja mam w ogóle na tych rzęsach, czy w ogóle mam sztuczne, to po prostu standardowe takie było pytanie, co naprawdę jest dla mnie dużym komplementem i myślę, że ta maskara właśnie zasługuje tutaj na bardzo duże wyróżnienie. Co na przykład z takich minusów, jeśli chodzi o tą maskarę, to na pewno to, że no cena, to już pomijamy to, bo to po prostu są wysokopółkowe już produkty, ale przede wszystkim to, że w moim przypadku ona się odbija, przy malowaniu odbija się na powiekach. Już oczywiście później nie, wręcz nawet bardzo szybko zastyga, więc nie ma takiego poczucia, że ciągle jest ona taka mokra i wtedy odbije nam się na powiece, czy to dolnej, czy to górnej, przede wszystkim górnej. Natomiast ja po prostu przy malowaniu bardzo często brudzę sobie tą powiekę właśnie u góry, zaraz przy rzęsach i to mnie denerwuje. Jedyny to jest minus tak naprawdę, poza właśnie ceną. Ma też fajny, przyjemny zapach. Nie wiem jak z trwałością, jeśli chodzi o sam produkt, ponieważ nie wiem jak długo mi będzie służyła. Już właśnie w ogóle też chciałabym Was zaprosić na film, który robiłam właśnie z testem na żywo również tej maskary, to Wam podlinkuję ten film, to sobie zobaczycie i również tutaj w przybitkach pokażę, jak on wygląda na rzęsach. Naprawdę polecam serdecznie, bo maskara jest świetna. Drugą kolorówkową rzeczą będzie folia z Make Up Revolution. Właściwie jest to coś w stylu właśnie cienia, nie wiem jak to można nazwać, bo folia to tak nie wszystkim może dużo mówi, natomiast jest to coś w rodzaju właśnie cienia, z tym, że jest to cień, który jest taki bardzo mięciutki przy dotyku. Jest to właśnie efekt takiej jakby folii, ponieważ przecudnie ona się mieni na powiekach, nadaje cudowny efekt i bardzo łatwo się nakłada. Ona regularnie, normalnie przychodzi właśnie z takim płynem, który można rozrobić i można z tego stworzyć jakiś tam zupełnie, no troszeczkę inny produkt, aniżeli widzimy tutaj. Natomiast ja tego nie stosowałam i słuchajcie, po użyciu właśnie tej folii, no cudownie wyglądają oczy, wygląda to naprawdę przepięknie. Już kiedyś miałam kilka razy właśnie w filmie i bardzo dużo pytań dostałam na temat tego, co ja mam na tych oczach i to jest właśnie ta folia. Słyszałam, że są inne kolory, ale też słyszałam, że te inne kolory jakby nie są tak dobre jak właśnie ten kolor, bo jest to kolor Rose Gold. Także polecam Wam serdecznie, na pewno internetowo możecie zamówić właśnie produkty z tej Make Up Revolution, no tak, z tej firmy. Więc myślę, że to jest fajna sprawa, jest też wydajna. Niedużo trzeba, żeby właśnie sobie nałożyć na powiekę w miejscu, w którym najbardziej nam się to podoba. Cudowna sprawa, jeszcze mamy karnawał, także naprawdę polecam serdecznie. I ostatnią rzeczą kolorówkową, ale tym razem już nie do oczu, nie do powiek, tylko będzie to produkt do paznokci. Jest to lakier hybrydowy i jest to firma Neonails. Neonail właściwie, tak przekręciłam. Jest to kolor, który nazywa się Forever Calm
i on wygląda w ten sposób. Tutaj na opakowaniu ten kolor wskazuje, że to jest taka bardzo jakaś ognisty fiolet, natomiast w rzeczywistości taki nie jest. Jest taki właśnie przygaszony, delikatny, taki lekko spłowiały, ale przez to bardzo ładnie wygląda na paznokciach właśnie w okresie jesienno-zimowym i ja bardzo lubię takie kolory, bo one są, nie są takie krzykliwe. Te krzykliwe kolory zawsze pozostawiałam sobie na lato, na okres taki właśnie cieplejszy. I dlaczego ta hybryda jest fajna? Ponieważ naprawdę ma cudowną konsystencję. W ogóle nie wiem, czy robicie paznokcie hybrydowe. Ja osobiście, jeśli chodzi o ten temat, nie jestem jako takim aż zwolennikiem robienia częstego robienia właśnie hybryd, dlatego że uważam, że po prostu, no nie wiem, ja uważam po prostu, że dobrze by było, gdyby paznokcie też mogły sobie oddychać i nie były przysłonięte non-stop czymś, a też słyszałam i słyszę się bardzo dużo na temat tego, że lakiery hybrydowe niestety różnych firm potrafią uczulać. Także też na to zwróćcie uwagę, ja osobiście uważam, że lakiery hybrydowe jak najbardziej można używać, natomiast trzeba to robić z głową, trzeba też co jakiś czas dać paznokciom odpocząć, nie nadużywać tego i ja to w ten sposób robię. Także właściwie kilka razy miałam hybrydy i na pewno nosić je będę, natomiast nie będę tego robić non stop, bez żadnej przerwy, tylko raz na jakiś czas, wtedy faktycznie kiedy mam taką potrzebę, pomimo że jest to wygodne, mi to też się trochę nudzi, po dwóch tygodniach już po prostu odrost jest widoczny i ja już bym chciała zmienić sobie kolor, więc dla mnie ta opcja jest bardzo wygodna, ale nie jest to jakieś tam, nie jest to tak, jak widzę, że dziewczyny często mają, że po prostu noszą non-stop, zmieniają tylko kolory i tak dalej. Natomiast powiem Wam, że jest to firma bardzo fajna, ponieważ mają bardzo dobry wybór, gamę kolorystyczną i konsystencja również jest przyjemna, nie jest taka właśnie zbyt rzadka, jest akurat taka, że się paznokcie po prostu nie spływa ten lakier po paznokciach, tylko pięknie zostaje na miejscu i ma bardzo dobre krycie, także polecam serdecznie, są to naprawdę bardzo dobre jakościowo lakiery hybrydowe. I zostały mi trzy produkty. Pierwszy z nich to będzie już taki bardziej, można powiedzieć, pielęgnacyjny. Jest to żel z firmy Balea do depilacji, do golenia po prostu. Używam tego żelu już dłuższy czas i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jest on bardzo wydajny, bardzo dobrze się sprawdza, lekko nawet nawilża skórę, którą właśnie depilujemy. I ma przepiękny zapach, bo jest to Blueberry Love, czyli jest to naprawdę taki lekko jagodowy, owocowy, ale nie taki bardzo jakiś przesłodzony zapach, tylko delikatny i słuchajcie, on naprawdę w malutkiej ilości potrafi starczyć, zaraz Wam zademonstruję. Tutaj akurat właśnie, gdybyśmy sobie kawałeczek troszeczkę wycisnęli, to po prostu mała ilość wystarczy, żeby tutaj dużą część ciała pokryć, przykryć. Zobaczcie, jest naprawdę niezwykle wydajny, fantastycznie się sprawdza, teraz nie wiem co z tym zrobię, może to po prostu wytrę gdzieś. W każdym razie ma też przyjemny zapach i dobrze się sprawdza, naprawdę, także polecam Wam serdecznie. Ja wiem, że to jest firma, którą możecie nabyć tak naprawdę w DM-ie tylko, ale też są dostępne te produkty na różnych stronach, albo na przykład jeśli jesteście gdzieś przejazdem, to po prostu Wam polecam, bo jest to niedrogi produkt, niedrogi taki sprawdzony produkt, który Wam właśnie polecam, bo wiem, że w Polsce no to jest tak różnie z tą jakością. Na przykład Gillette są też dość drogie, więc jeśli macie dostęp do tych właśnie produktów, to Wam serdecznie polecam. I dwa produkty właśnie typowo pielęgnacyjne, zaczniemy może od twarzy. Jest to krem z firmy Norel, Dr. Wilsch. I jest to krem do skóry wrażliwej, jest to seria Sensitive. Jest to krem na dzień z filtrem 15. Ten krem dostałam do testowania i na początku, ponieważ ja w ogóle chciałam właśnie jakiś krem zacząć używać, ponieważ wiecie o tym, że ja miałam takie dosyć przewlekłe uczulenie właśnie twarzy i zastanawiałam się, który krem wybrać. No i nie ryzykowałam za bardzo, ponieważ stwierdziłam, że krem właśnie do skóry wrażliwej to będzie najlepsze rozwiązanie, tym bardziej, że on ma w swoim składzie arnikę, która właśnie ma koić skórę taką podrażnioną, wrażliwą, również domykać naczynka krwionośne, powodować również to, że nie wiem, jeśli mamy na przykład początki trądziku różowatego, to również ma dobrze działać właśnie poprzez to, że ma arnikę, ale ma również pantenol, alantoinę, także składniki, które dobrze działają właśnie na taką zaróżowioną, podrażnioną skórę
I postanowiłam go spróbować. Powiem Wam szczerze, że na początku właśnie mówię, sceptycznie mam nastawione, że którykolwiek krem gdzieś tam będzie dobrze działał, ale jestem pozytywnie zaskoczona, ponieważ on jest niezwykle łagodny. Ja zużyłam go już tutaj ponad pół, nawet może i więcej. Używałam go początkowo na dzień i na noc, pomimo tego, że jest preferowane właśnie użycie na dzień typowo, dlatego że ma filtr 15 i ta skóra po prostu, kiedy używany jest taki krem, no nie powinna raczej się nie powinno stosować kremów na dzień, również na noc, ponieważ ten filtr no, obciąża w jakiś sposób skórę, co jest niepotrzebne. Natomiast na początku, ponieważ on tak dobrze mi się sprawdzał, używałam go zarówno na dzień, jak i na noc, ale potem stwierdziłam, że przejdę tylko na używanie właśnie na dzień i tak też właśnie robię, tak stosuję. Fajnie koi skórę, absolutnie jej nie zaczerwienia, dobrze ją nawilża, chociaż moim zdaniem mógłby nieco bardziej nawilżać. Ma taką konsystencję dosyć treściwą, wygląda w ten sposób i zostawia taki delikatny biały film. To jest właśnie kwestia tego filtra. I w sumie jest takie poczucie właśnie takiej lekko tłustej skóry, ale myślałam na początku, że właśnie ten fakt spowoduje, że nie będą mi się później trzymały kosmetyki kolorowe typu podkład. Jednak okazuje się, że to nawilżenie jest dobre i nie jest to zbyt mocne właśnie. Ta konsystencja nie jest zbyt taka mocna, zbyt taka treściwa. I u mnie jak najbardziej się dobrze spisuje, tym bardziej, że ja używam podkładów, które są raczej takimi zastygającymi, więc bardzo dobrze właśnie pod taki podkład nałożyć krem, który jest taki bardziej treściwy, więc on dobrze mi się sprawdza, ja mam skórę mieszaną i sprawdza się naprawdę super, także polecam Wam ten krem, dam Wam linka na dole. I ostatnim produktem na sam koniec będzie to peeling, jest to peeling z firmy Stara Mydlarnia z serii Ekoreceptura z witaminą C. Ten peeling, słuchajcie, jest najlepszym peelingiem, jaki w życiu miałam, naprawdę, nie boję się użyć tego stwierdzenia. Kupiłam go na targach prawie rok temu i on troszeczkę czekał sobie, ponieważ miałam jakieś tam inne peelingi w zanadrzu, ale tak totalnie mnie oczarował, że w życiu mi się tego nie spodziewała. Ja uwielbiam w ogóle różnego rodzaju właśnie peelingi, żele, jakieś takie balsamy do ciała, bardzo lubię tego typu produkty, ale ten to po prostu przebił wszystko. Jest to peeling, który przede wszystkim na samym początku ma niezwykle powalający, przecudowny zapach. Słuchajcie, jak będziecie gdzieś właśnie w sklepie, w którym ta firma będzie, zobaczcie chociaż, jak to pachnie. Chociaż on na początku przyszedł właśnie tutaj to jest taką folią ochronną, więc raczej pewnie tego nie pomachacie, a pozostałe produkty właśnie z tej serii mają bardzo zbliżony zapach, ale to jest jednak najlepszy zapach po prostu z całej tej serii, bo miałam kilka produktów. Jest to peeling, który ma również w swoim składzie masło shea i właściwie chyba na tym polega ten fenomen, ponieważ tutaj właśnie jest to masło shea, przez to konsystencja jest niezwykle gęsta. To jest peeling cukrowy, a peelingi cukrowe bardzo często są po prostu takie lejące, przelewające się przez dłonie i to powoduje, że mamy po prostu to na tydzień, jak używamy kilka razy w tygodniu, no może bez przesady, ale po prostu starcza nam bardzo krótko. Poza tym cukier, wiadomo, jak to cukier pod wpływem wody, to się wszystko szybko rozpuszcza, a tutaj nie ma tego zjawiska. Miałam też peelingi takie, które były właśnie troszeczkę takie gęstsze i one miały tą taką tłustą powłokę, ale były z kolei zbyt tłuste i po wejściu później do wanny, po użyciu takiego peelingu można było od razu po prostu dostać wstrząsu mózgu na skutek upadku. Tutaj tego nie ma. Jest też takie właśnie tłuste, fajna skóra po użyciu tego peelingu, ponieważ właśnie masło shea nawilża, ale nie jest to takie złudne nawilżenie po jakiejś parafinie, ponieważ tutaj parafiny nie ma w składzie, tylko właśnie to masło shea powoduje, że nie musimy używać balsamu. Jest to naprawdę rewelacja, poza tym właśnie ten produkt nie ma SLS-ów, SLS-ów, ALS-ów, parabenów, PEG-ów, formaldehydu, wazeliny, parafiny, silikonów i etanolaminesów jakiś tam. Ma właśnie, to jest peeling cukrowy z masłem shea, z olejem makadamia, właśnie ze słodkich migdałów, z soi, z czym?
Jeszcze ma tutaj aloes, ekstrakt z aloesu, witaminę C i witaminę E. Jest naprawdę fantastyczny, polecam Wam serdecznie. Ja pamiętam, że na tych targach właśnie w Poznaniu, tych targach kosmetycznych, kupiłam go za chyba niecałe 30 zł. On regularnie kosztuje nieco więcej, ale też tak nie więcej niż 40 zł. Polecam, bo jest bardzo wydajny i to jest akurat taki zakup, który naprawdę starczy Wam na długo, także ja jestem nim zakochana. Najlepszy, autentycznie to jest najlepszy peeling, który miałam okazję próbować i cieszę się, że na taki natrafiłam. I to są wszystkie produkty. Kilka tylko, tak mam nadzieję, zwięźle konkretnie, a może za bardzo się rozgadałam. W każdym razie polecam Wam serdecznie każdy z tych produktów. Dajcie znać, jacy byli Wasi ulubieńcy miesiąca stycznia, czy też grudnia. Może macie jakieś hity właśnie pielęgnacyjne albo bardziej makijażowe. Chętnie poczytam w komentarzach. Zapraszam Was serdecznie na moje media społecznościowe, bo jeśli macie, wiecie, nie wiecie, mam Instagrama, mam Facebooka, mam również bloga, więc podam Wam linki również na samym dole. Widzimy się w następnym filmiku. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa, pa!